To jest 8:10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Rozmawiamy o reportażu na temat Krzysztofa Stanowskiego i jego kanału Zero. Ostrzegam, zwłaszcza słuchaczy bardzo wrażliwych oraz tych, którzy słuchają nas z dziećmi, że w podcaście padają wulgaryzmy. Są to cytaty z kanału Zero. Także, jeżeli Państwo jesteście na to nieprzygotowani w tej chwili, to zachęcam do tego, żeby posłuchać nas w innym terminie. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Witam Państwa w podcaście 8.10. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak, jestem wicenaczelną gazety wyborczej, a moim gościem dziś jest Piotr Głuchowski, reporter wyborczej. Dzień dobry. Piotrek pracuje w Wyborczej od 1990 roku, czyli prawie od powstania pisma i jest autorem i współautorem kryminałów oraz książek non-fiction, m.in. biografii ojca Tadeusza Rydzyka i prałata Henryka Jankowskiego. Jak patrzę na ten zestaw, to mi się wydaje, Piotrek, że się specjalizujesz... W mężczyznach, którzy lubią pieniądze i mają duże grono wyznawców. Pod takim kątem ich wybierasz? Tak się akurat złożyło, że obaj bohaterowie moich biografii to duchowni, ale to nie jest tak, że ja piszę wyłącznie o księżach. Popełniłem razem ze współautorami, najczęściej dziennikarzami wyborczej, jeszcze parę innych książek non-fiction, jak chociażby Zatoka Świn, którą napisaliśmy z Bożoną Aksamit. No tak, jak patrzę na ten zestaw, to od razu chcę przejść do tego, co publikujemy dzisiaj, czyli Twojego reportażu na temat Krzysztofa Stanowskiego. Wiem, że Ty widzisz pewne podobieństwa między tym, co robi Stanowski, a działalnością księdza Tadeusza Rydzyka. Czy możesz nam zdradzić, jakie to są podobieństwa? To mi przyszło do głowy, kiedy oglądając różne podcasty Stanowskiego, zarówno te umieszczane obecnie w kanale Zero, jak i wcześniejsze w kanale Sportowym trafiłem na taki materiał, w którym Robert Mazurek robi wywiad z kimś tam, bodajże z Przemysławem Czarnkiem, to był wywiad byłem ministrem edukacji, a nagle do studia niespodziewanie wchodzi Stanowski, przerywa i zaczyna mówić coś tam swojego. To mi dokładnie przypomina sytuację z Radia Maryja, ponieważ ojciec dyrektor Rydzyk ma taki zwyczaj, że gdziekolwiek jest, to cały czas swojego radia słucha i kiedy jakaś audycja go wkurzy albo Jakiś gość go wkurzy, albo po prostu ma coś do wtrącenia, no to Deus Ex Machina. Pojawia się na antenie, jest telefon, dzwoni dyrektor ryzyk, wszyscy stają na baczność i słuchają, co teraz dyrektor ryzyk ma do powiedzenia. Trochę ta atmosfera panująca w kanale Zero mi to przypomina. To znaczy, tam są różnej maści publicyści, często z tytułami profesorskimi i w ogóle znawcy różnych tematów, ale oni wszyscy tak w cudzysłowie stoją na baczność przed Krzysztofem Stanowskim, który sam. Jest człowiekiem jedynie po maturze i, jak to ktoś go określił, jest wygadanym prostakiem. Kolejnym podobieństwem pomiędzy ojcem, dyrektorem Ryzykiem, a Krzysztofem Stanowskim jest to, że wokół Radia Mareja wyrastają dzieła. No i to wiadomo, jakie są dzieła wyrosłe wokół Radia Mareja, prawda? To jest telewizja Trwam, to jest nasz dziennik, to jest szkoła medialna, to jest telefonia komórkowa. To tak samo wokół tego kanału weszło.com, też wyrosły różne dzieła, m.in. biuro turystyczne weszło Travel, które sprzedawało bilety na mecze piłkarskie w Europie, czy drużyna piłkarska KTS Weszło, która gra w jakiejś tam niższej lidze, czy portal przeznaczony już wyłącznie dla hazardzistów internetowych pod tytułem weszło fuksem. W ten sposób zarówno ojciec dyrektor z Torunia, jak i Krzysztof dyrektor z Warszawy tworzą taki konglomerat różnych biznesów, które się nawzajem wspierają. A jeżeli chodzi o wielkość jego audytorium, czy tutaj może już startować do ryzyka, jakie on ma zasięgi w tej chwili? Stanowski ma większe zasięgi niż Rydzyk, to znaczy jego w tak zwanych mediach społecznościowych obserwuje ponad milion osób. To Radio Maryja w tej chwili już ma słuchalność mniejszą, no chociaż jakby zaskoczyłaś mnie trochę tutaj prośbą o to porównanie, ale z drugiej strony jakby doliczyć do tego jeszcze telewizję Trwam, Nasz Dziennik i inne takie poboczne dzieła wyrosłe przy Radio Maryja to można powiedzieć, że to są porównywalne audytoria. Może kiedyś zrobimy wyboczej taką infografikę, żeby ułatwić to porównanie, bo rzeczywiście te parę rzeczy trzeba pododawać. Ale częścią reportażu, który publikujemy, są rozmowy z osobami, które są takimi wiernymi widzami Stanowskiego. Czy możesz powiedzieć trochę o tym, co tych widzów charakteryzuje, kim oni są? No widzowie Stanowskiego to jest rzekłbym, taka bańka która w jakiś sposób, moim zdaniem, jest tożsama z bańką konfederacką, czyli ze zwolennikami partii Konfederacja. To są najczęściej, jak mi się wydaje, młodzi mężczyźni, dla których takim wektorem prowadzącym przez życie jest zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek Uber Alles, napisałem w tym tekście, z którego powodu tutaj rozmawiamy i ten zdrowy rozsądek bywa, on jest trochę podszyty mizoginią, na pewno bardzo niechętny poprawności politycznej, jest raczej taki alt prawicowy niż lewicowy, no bo lewicowy no to Stanowski nie jest na pewno, on ma w ogóle... Jak się już zdążyłem zorientować, dużą awersję czy alergię na lewice, jego szalenie wkurza feminizm, feminatywy, Dziewczyny, które nie zachowują się stereotypowo, nie, nie, nie pielęgnują cnót, nie wieści. Eee, opisuje tam w tym tekście m.in. jak e, potraktował majestaśko, która ośmieliła się zwrócić uwagę na to, że nawet na dyskotekach kobiety bywają zaczepiane wbrew ich woli. No i tu właśnie wchodzi ten argument zdrowego rozsądku pod tytułem, no to jak nie chcesz być zaczepiana, to po co ty w ogóle chodzisz na dyskotekę, głupia babo? W ogóle te określenia, jesteś pierdolnięta, mówienie o kobietach per dupy, to wszystko wywodzi się z jeszcze wcześniejszych biznesów Stanowskiego i tu trzeba by wrócić nie tylko do kanału sportowego, ale też do jego jeszcze wcześniejszego biznesu pod tytułem portal weszło.com, gdzie o kobietach można było przeczytać, że są proste w obsłudze, trzeba im pokazać drogę na tapczan i tylko pilnować, by się nie wypierdoliły. Koniec cytatu. Tak, zresztą ten język u Stanowskiego to jest bardzo charakterystyczna cecha, on jest po prostu często bardzo wulgarny, to się zresztą zmienia z czasem. Stąd bardzo mnie rozśmieszyło, jak zobaczyłam, kiedy Stanowski opublikował na swoim Twitterze twojego SMS-a, który był no, fragmentem waszej korespondencji no, z czasu, kiedy przez parę tygodni próbowałeś go namówić na wypowiedź do twojego reportażu. I tam Stanowski zdaje się się obrusza, że używasz słowa zlewa. Zlewa w sensie olewa. I to mnie rozśmieszyło, no bo no, sam Stanowski jest wybitnie wulgarny, tak? i no, nie używa języka literackiego, a tutaj się okazuje bardzo wrażliwe. Rozumiem, że to jest wrażliwość po prostu na swoim punkcie. No to jest zabawna rzecz z tymi SMS-ami. Zabawne jest to, że Stanowski poczuł się tutaj przeze mnie dotknięty określeniem, że on mnie olewa, bo ja Państwu postaram się bardzo szybko przeczytać tą naszą wymianę SMS-ów, bo ona, ona właściwie mówi wszystko. A zatem zaczyna się to tak. Czytam z własnej komórki. 21 luty Głuchowski do Stanowskiego. Szanowny panie redaktorze, nazywam się Piotr Głuchowski, jestem reporterem Gazety Wyborczej. Będę pisał tekst o kanale Zero. Czy zechciałby pan ze mną porozmawiać? Nie ma odpowiedzi do wieczora. Wieczorem piszę jeszcze raz. Ja do niego. Nasz wspólny znajomy Marcin Meller, od którego dostałem pański numer telefonu, poradził mi, żeby wysyłać panu SMS-y do skutku. A zatem wysyłam. Propozycja. Gdyby pan nie miał czasu na rozmowę, mogą być pytania mailem na wskazany adres. Żadnej odpowiedzi. Mija, co tu był? 21 luty, mija 7 dni. 28 lutego piszę do Stanowskiego. Powoli kończę tekst panu i widzę, że zlewa mnie pan nadal po całości. To może jednak jakieś pytania mailem chociaż. I tu niespodziewanie dostaję odpowiedź. Przepraszam, jakimś dziwnym językiem pan do mnie pisze. Pisze Stanowski. Myślę, że pan się podszywa pod dziennikarza albo chciał to wysłać do jakiegoś kumpla. Traktuję to jako pomyłkę albo dowcip. No ja niezrażony w tym momencie wysyłam panu Stanowskiemu skan swojej legitymacji prasowej i piszę, to nie jest dowcip, jestem dziennikarzem jak najbardziej prawdziwym porozmawiamy i dostaję następującego SMS. -a. Nie wierzę, że nie wyczuł pan ironii. Nie wierzę w sens tej rozmowy, bo absolutnie nie wierzę w dobrą wolę. Już zanim powstał nasz kanał, przeczytałem u Was, że wyrzucam śmieci do lasu. Może lepiej porozmawiać z redakcyjną koleżanką, autorką tamtego artykułu, bo ona wie więcej o mnie niż ja sam. Tutaj wtrącę, że nie znalazłem tekstu w gazecie wyborczej, w którym ktokolwiek by pisał, że Pan Stanowski wyrzuca śmieci do lasu, ale idźmy dalej. Ja odpowiadam Stanowskiemu. No właśnie, nie chcę pisać bzdur, dlatego chciałbym porozmawiać albo przynajmniej mieć możliwość wysłania pytań. Poda mi pan jakiś adres mailowy, to wyślę pytania. W najgorszym wypadku nie zechce pan na nie odpowiedzieć. I nic nie odpowiedział. Ja nie jestem jakoś szczególnie czuły na punkcie, nie wiem, swojej godności, tak to nazwijmy. No, dzwonię do różnych ludzi, zarówno do profesorów uniwersyteckich i ministrów, jak i do zupełnie szarych Polek i Polaków, z którymi rozmawiam na potrzeby tekstów. Staram się być wobec każdego grzeczny i rozumiem, że ktoś nie ma czasu. Natomiast to jest takie ze strony Stanowskiego pogrywanie w stylu no... Ja jestem istotny, a ty jesteś pentakiem, tak? Znaczy, ty, Piotr Kuguchowski, jesteś pentakiem. No ale to ciebie, Piotr, chyba nie dziwi. No przecież w, sam cytujesz w tekście i można to też posłuchać, obejrzeć w kanale Stanowskiego, że on próbuje ustawiać się z pozycji takiej dominacji i siły. I generalnie ja mam wrażenie, że on bardzo lubi wzbudzać strach. Jeżeli mu się to nie udaje, no to przechodzi do jakichś takich ataków, tak jak to było chyba na Elizę Michalik czy Maję Staśko. No to jest tobą na razie jest mu trudno, aczkolwiek spodziewam się, że o publikacji naszego tekstu będzie jeszcze próbował to robić. Wspominałeś wcześniej o tym kim są ci ludzie, którzy oglądają kanał Stanowskiego. Mówi, że to są konfederaci, ale jak czytam w twoim tekście o takich ideowych założeniach Stanowskiego, to mi się przypomina takie hasło partii Razem. Ono brzmiało inna polityka jest możliwa. To, I to w, jestem przywiązana do tego skojarzenia, bo on opisuje no, taką próbę bycia poza sporem prawica-lewica, jakby w jakiejś takiej innej równoległej dyskusji i to chyba też przyciąga część użytkowników. Powiedz, na czym polega to założenie? O co tu chodzi? Wydaje mi się, że Stanowski postanowił, i to nie jest moja myśl, tylko cytuję Marcina Mellera, który występuje w kanale Zero, Postanowił zrobić telewizję dla ludzi nieoglądających telewizji, wychodząc z założenia, że pokolenie, które wyrosło na kotkach w smartfonach, ma już tyle lat, że oczekuje bardziej poważnych treści, ale nadal oczekuje ich w smartfonie. Znaczy to pokolenie nie sięgnie po papierową gazetę ani tygodnik i nie włączy telewizora, bo go nie ma, a nawet jakby miało to, znaczy telewizor jest dla nich po prostu Czarnym pudłem u dziadków, które się czasem ogląda na wakacjach. Więc Stanowski chce dotrzeć do tej grupy, i to biznesowo wydaje się sensowne, bo tu by trzeba opowiedzieć kilkoma zdaniami o Stanowskim jako o biznesmenie, bo my o nim mówimy cały czas jako o youtuberze. A on świetnie robi pieniądze. To może przypomnieć z czego? Co jest początkiem fortuny Stanowskiego? Nielegalna Buchmacherka. Tak, i dzisiaj chcę robić pieniądze na takim swoistym symetryzmie, czyli właśnie na kanale, który ma być ponad podziałami na Pis i antypis, a wcześniej robił je na Bukmacherce. Otóż ten serwis weszło, od którego Stanowski zaczął swoją biznesową przygodę, i od tego czasu zaczął być po prostu bardzo bogatym człowiekiem. Ten serwis Weszło był sponsorowany przez bookmakerów, przez firmy internetowe, nielegalnie zresztą działające w Polsce. Ale Stanowski tłumaczył podówczas, że jego serwis Weszło.com, piszący głównie o sporcie, jest przeznaczony dla Polaków mieszkających za granicą, w związku z czym on nie podlega polskim przepisom i może reklamować różne firmy, te firmy mają różne nazwy i jeden z rozmówców moich zwrócił mi uwagę na rzecz następującą, że ten internetowy hazard jest wielokrotnie groźniejszy od hazardu naziemnego, jak to określił mój rozmówca, ponieważ żeby iść do siedziby firmy STS przykładowo i tam obstawić jakiś mecz to trzeba być dorosłym, bo dzieci tam nie wpuszczają, no, w, w miarę trzeźwym i tak dalej. Natomiast w internecie, popijając piwo i oglądając jakiekolwiek rozgrywki, wyścigi psów czy chińskiego ping-ponga, można stawiać dowolne sumy w czasie rzeczywistym. I po prostu człowiek zanim się obejrzy, przegrał pensję. Ten hazard jest czymś, co niszczy ludzi dużo szybciej niż alkohol, papierosy i tak dalej, bo żeby się zapić na śmierć, trzeba się, jak wiadomo, trochę napracować, a przegrać majątek można błyskawicznie. Ale Piotrek, to jednej rzeczy nie rozumiem. Większość tych rzeczy, na których Stanowski zrobił największe zasięgi, to były różne wydania takie moralizatorstwa, czyli tropienie nieetycznych zachowań innych ludzi, celebrytów, no i robienie na tym materiałów takich paradziennikarskich. Jak to jest możliwe, że on to łączy z finansowaniem przez nielegalną Bukmacherkę swojego własnego biznesu? Kończąc ten wątek z tą Bukmacherką, to mój rozmówca zwrócił uwagę na to, że Stanowski. Tak jak nie traktował sportu jako czegoś, co się kocha, tylko jako coś, z czego można ciągnąć zyski, za pośrednictwem właśnie tych firm obstawiających wyniki sportowe, tak potem uznał, że zyski można ciągnąć również z polityki i świata mediów w taki to sposób, że bierzemy sobie osobę, która już jest znana i zaczynamy ją dojeżdżać. No, bo wtedy jest największa publika, tak? No to wszyscy wydawcy tabloidów oraz innych tego typu mediów wiedzą, że największe zasięgi robi się wtedy, kiedy się w cudzysłowie zdemaskuje, czy no jakoś obnaży jakąś znaną i, i dotychczas szanowaną, a jeszcze lepiej podziwianą osobę, tak? No i najgłośniejszym wyczynem kanału sportowego było właśnie. Obnażenie pewnej urodziwej celebrytki, która mieniła się wybitną aktorką, a której Stanowski wykazał, że no zmyśliła swoje dokonania. Tak? I myślę, że, że w tym jest pomysł. To jest pewna metoda, tak jak ty mówisz, agresja wobec osób, które są znane, ale które mają jakiś słaby punkt i można je za to złapać i dojechać. Stanowski był dobrym znajomym skazanego za korupcję fryzjera i to była nawet zażyła znajomość, co wiemy, z książki Stanowskiego. I mnie szczerze mówiąc szokuje, czemu Stanowski, skoro musiał wiedzieć o tym, że wokół fryzjera śmierdzi, nie zachował się jak prawdziwy dziennikarz i nie zdemaskował tego wątku korupcyjnego. W przypadku fryzjera Stanowski nie był tak odważny, jak w przypadku Maji, Staśko czy pani Janoszek. Nie zdemaskował go. I później tłumaczył się dość pokrętnie, że no fakt, że fryzjer kręcił korupcją w polskiej piłce, był równie oczywisty jak to, że drogówka bierze w łapę i w zasadzie nie widział tutaj tematu. No moim zdaniem nie widział tematu, dlatego że korzystał ze znajomości z fryzjerem, o czym świadczą bilingi rozmów, do których dotarł dziennikarz śledczy Szymon Jadczak. I z tych bilingów wynikał. Od... W sposób jasny, że wiele rzeczy działo się w trójkącie. Przyszły trener reprezentacji Polski Michniewicz, ojciec futbolowej mafii Fryzjer i właśnie dziennikarz sportowy. Krzysztof Stanowski. Natomiast on sam, kiedy wypłynęły te jego kontakty z fryzjerem, stwierdził, że fryzjer wiedział wszystko, co się dzieje w polskiej piłce, a on jako dziennikarz też chciał wiedzieć wszystko, więc dlatego tak często dzwonił do fryzjera. Ale w całej tej opowieści wydaje mi się najbardziej godne zauważenia jest to, że Stanowski nie atakuje ludzi mocnych. Jego wywiad z prezydentem Dudą był ewidentnie wywiadem dworskim. Jeżeli chodzi o rozmowę z przemysłowym czarnkiem to samo, natomiast y, takie osoby, które już są w jakiś sposób zranione y, czy mają jakiś problem, to są doskonałe y, ofiary dla Stanowskiego, bo można za to słabe miejsce złapać i tam wiercić, wiercić. A do tego jeszcze jest taki język. Ja zauważyłem, bo przesłuchałem tych podcastów kanału Zero Dziesiątki. Jest taki język, który, i to już ostatnie porównanie z Radiem Maryja, który bardzo mi przypomina właśnie język redemptorystów. To są takie różne westchnienia, podśmiechujki, niedopowiedzenia, nieraz powtórzenie jakiegoś wyrazu w odpowiedniej tonacji. To wszystko nadaje taką atmosferę, że no, my tu jesteśmy ci normalni, ci, ci fajni, ci y, stojący obunusz na ziemi, jak to powiedzieć, ci my jesteśmy. No ci normalni, no najkrócej mówiąc, ci, my jesteśmy ci normalni, a nienormalni, no to są właśnie, no, feministki, yy, te wszystkie nowe płcie, które wymyślają ci dziwacy, yy, no to są właśnie takie yy, osoby jak Maja Staśko, która chodzi do klubów dla gejów, bo nie chce być obłapiana przez facetów. No przecież to jest jakieś wariactwo, mówi Stanowski. Cóż, chciałabym głęboko westchnąć, ale nie chcę być jak redemptorysta, więc po prostu zaproszę wszystkich naszych słuchaczy do przeczytania reportażu na wyborcza.pl, w którym opowieści o Krzysztofie stanowskim opartych na rozmowach z wieloma jego współpracownikami jest więcej. Opowiadasz tam historię od początku kariery Krzysztofa Stanowskiego do tego, jak to wygląda teraz. Zapraszam do czytania. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.